Wiem, że obiecałam Wam, że dzisiaj będziemy robić Land Rovera, no ale siła wyższa, przyjechał do nas Mesio. Chodźcie zobaczyć. Przedstawiam Wam Mieczysława. Mieczysław no, ma troszeczkę bolączek, zaraz Wam pokażę, co będziemy w nim robić, ale najpierw zobaczcie, jacy są pomysłowi niektórzy kierowcy. Mesiowi kilka razy skradziono gwiazdę, a więc klient wpadł na pomysł, że zamiast logo włoży sobie co? Korek od zlewu. Ha, prawda? Ludzie mają pomysły. No ale wygląda ładnie, tak? Zanim pokażę Wam, co go boli, mam zagadkę. Jeśli wiecie, napiszcie w komentarzach, co to jest za model Mercedesa, bo ja nie wiem. Staruszek przyjechał do nas uszkodzonym błotnikiem i my musimy go naprawić. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Od czego zaczniemy naszą robotę? Od zabezpieczenia koła i zderzaka, żeby ich nie uszkodzić. Ja bym przynajmniej chciała na waciki zarobić, a nie dokładać do interesu, prawda? Zabezpieczyłam sobie już folią bąbelkową, nie dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że została mi akurat po opakowaniu po bucikach, które sobie ostatnio zamówiłam. Ej, jaki bucikach? Trzy pary buciorów zamówiła, po cholerę kobietom tyle butów. A propos, o widzisz tu przed kamerą, proszę się tu wytłumaczyć. No, nie rozumiem. Nie, słuchajcie, zobaczcie, tutaj ja mam buty i powiem tak, wiosna, lato, jesień, zima, innych butów sylwek nie ma. To widać. I wystarczy, po cholerę babą tyle butów. Tak nie chcieli zrozumieć. No. Zabezpieczone. Co będziesz dalej robić? Żeby sprawdzić, jak to wygląda pod spodem, będę musiała to najpierw zeszlifować. Tak jest. Czym będziesz szlifować? Niga keksem. Niga keks. Nazwa, nie? Niga keks, tak, bardzo ten. To się mówi, nie, to się nie mówi teraz niga keks, tylko się mówi afroamerykańskie ciastko. Pokażemy Wam, o co chodzi i dlaczego tym. To jest takie kółko, które nie niszczy metalu. Chociaż tutaj metalu to raczej już chyba nie ma. Ale zobaczymy, ile da się z tego uratować. Dokładnie. Ja bym Ci jeszcze proponował, nie chcę się wtrącać, no, ale te drzwi, żebyś sobie też okleiła. One są, zobaczcie, całe zrysowane. My je naprawimy też. Bo nie wiem, czy nie będzie trzeba przejścia robić, a nie to spolerujemy przynajmniej. No zobaczymy, bo jeżeli uda nam się tutaj uratować, to sobie zrobimy tylko lekkie przejście i nie trzeba będzie drzwi malować. Ale jeżeli będzie tutaj całe spurchniałe, no to trzeba będzie malować z drzwiami, ponieważ to jest farba, taki coś w rodzaju antracitu i będzie widać różnicę, aby byśmy nie chcieli, bo naprawdę właściciel dba o ten samochód. Zobaczcie, nawet sobie własne logo z korka od zlewu wymyślił. Także, no dobra, nie, dobra, ale naprawdę dba o niego. On ma trzy takie Mercedesy. Jeden jeździ żona, jeden on, jeden dzieciak jego. Stary Mercedes, ale wiecie co? No to jest Mercedes, tym się można zakochać. Nieważne. Jego samochód zabytkowy, chcę, żeby mu naprawiać, także będziemy mu naprawiać. Znaczy Basia będzie naprawiać, ona. Ona temu winna, ona temu winna i Mercedesa naprawić powinna. Dobrze. Za te buciory. Już nic nie powiem. Okej. Okay. Tak. Na waciki ci nie starczy po tych buciorach. Kurczę. Dobra. Oklejasz drzwi i szlifujesz. Pamiętajcie, zawsze przed każdą robótką, cokolwiek byście nie robili z lakierem, musimy odtłuszczamy. Niektórym takie odtłuszczanie by się przydało bez lakierowania. Mnie masz na myśli? Nie, nie, nie. Jeszcze jesteś za chuda. No, o. Masz szczęście. Jest odtłuszczone. A, widzisz, zaszło. A. No to po prostu srak napał. Dobra, i teraz... Ruskie latają. Ciastko murzyna. Wiecie co? Zawsze śmieszyła mi ta nazwa. Ale to się naprawdę tak nazywa. No i jedziemy.
musiałam założyć maskę, bo jak się okazało, ktoś to już robił. Jest szpachtel. Jedziemy dalej. No i Basia zrobiła dziurę, znowu zepsuła auto. Zobaczcie, co wyszło. Ktoś po prostu zrobił dziadostwo, nie poleczył tego wszystkiego, nie pospawał, nic nie porobił tutaj, chociaż tutaj było troszkę spawane, ale tak paskudnie, nie chciało mu się tego szlifować na gładko i nałożył, zobaczcie, mierzyłem, 9 mm szpachli. No i teraz tak, pasowałoby to wszystko zedrzeć, ale dzwoniłem do właściciela, on mówi, nie, to będzie generowanie kosztów. On mówi, żeby to zaszpachlować po prostu tak, żeby było ładnie, żeby nie rdzewiało i nie ważne, że tam jest dużo szpachli. A on mówi, za te pieniądze, co by było włożone w ten błotnik, mówi, to tam mamy jeszcze inne rzeczy do roboty w tym samochodzie, można co innego z tym zrobić. Także no z jednej strony ma rację, to jest, chociaż to jest samochód zabytkowy, ma na rejestracji już H, no ale nasz klient, nasz pan. Także będziemy to na pewno wycinać tutaj. To nie wiem, co z tym zrobimy, zobaczymy, przeszlifujemy to jeszcze. Tutaj już jest do końca zrobiony, tu już nie ma rdzy, także będziemy to na pewno wycinać i wstawiać nowe. Baśka będzie. Ja muszę pracować, bo Basia powiedziała, a jeśli tarczy nie chce zmieniać, że ona tego nie będzie cięła, bo się boi mojej szlifierki. A przedwczoraj kupiła sobie nową Boscha. Pamiętacie? Mam. A dlaczego Boscha kupiłaś? Nie wiem. Kolor ładny był. Niedobra? Dobra. Głupia wymówka. Dobra, wytniemy to. Tak, jakby się ktoś pytał, ciąłem bez osłony, bo tak robią blacharze. Mam tu z osłoną, jakby nie było, ale to się tak nie tnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Spodnia warstwa nie istnieje, trzeba ciąć więcej. O kurde, trzeba ściągać koło. Wola Boga, panie, kto panu to tak zepsuł? Jak można zaspawać, zaszpachlować takie coś? Powiedzcie mi, powiedzcie mi. 2 lata temu to było robione, pytałem właściciela. 2 lata temu. Ja wiem, każdy mówi, panie, kto panu to tak ten, ale kurde, no. Nigdy, jak robię samochody tyle lat, nie miałem jeszcze reklamacji na blacharkę. Nigdy. Mój telefon mam ponad 20 lat. Nie muszę go zmieniać, nie muszę się ukrywać. Nie muszę. Bo nie robię takiego gówna. Trzeba ściągać koło, auto na lewarek do góry i inna bajka jest. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, 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 yeah.
Tam nie jest tak źle. Zobaczcie. Stąd się tutaj wytnie. No miejsce jest dziadowskie, bo tam trzeba od spodu się położyć, no i to robić. No, ciężki dostęp i przy spawaniu iskry lecą na głowę, no ale to trzeba zrobić. Bezapelacyjnie. No i będziemy robić. No to już ja zrobię, to Basi tego nie dam. Bo jej będzie narzekać, że jej się włosy popalą. A ja i tak włosów nie mam, to przywilej starości. Co się śmiejesz? Się nabija ze mnie. Zrozumienia trochę dla męża. A propos, wiecie co? Ja wam już coś mówię. Basia, czekajcie, bo kurde, coś tutaj źle trzyma i mi się powiększa. No. Dawaj w dół. Basia wczoraj dostała list. Okazało się, że jest niepełnosprawna. W ilu procentach? 100% niepełnosprawności ma. Po przeszczepie serca w Niemczech Basia jest 100% niepełnosprawną osobą. Także z litości do niej proszę się zwracać. Nie nabijać się z niej, bo to jest człowiek chory. Tak. Zrobiła sobie swapa serca. Tam co tam, Nissana robią, BMW-ki wkładają. Ona sobie swapa serca zrobiła, wymieniła sobie na nowe. No a potem lekarze stwierdzili, że 100% się nie udało. Także taki swap. Taki swap. No i malutki update. Pruje jak leci. I niestety, ale właściciel będzie musiał więcej zapłacić, bo tego się nie da inaczej naprawić. To jest wszystko porodzewiałe. Wszystko porodzewiałe. Także tnę dalej, tnę. Zobaczcie, ktoś pospawał punktowo. Widzicie? Takich rzeczy się nie spawa punktowo. Tylko ciągiem. I tam pomiędzy dostała się woda i zaczęło rdzewieć. Proszę bardzo. Niestety, ale naprawa była źle wykonana. Życie będzie kosztowało. Miało być dobrze i tanio, a będzie tylko dobrze. Tanio tu nie będzie. Słuchajcie, ale już się dociąłem do zdrowej blachy tej spodniej. Także tu już się do czego mam szczepić, tutaj też. Także już będzie do cięcia, ale serio, zderzak będę ściągał, bo tutaj za daleko dojechałem, nie da się inaczej, nie chcę tego uszkodzić. Także zacząłem sobie zderzaczek ściągać, muszę jeszcze go poluźnić, tam są śruby. Ale to jutro, bo dzisiaj naprawdę bardzo wcześnie wstaliśmy, mieliśmy tam jakieś dziwne wizyty w terminach, w urzędach, także od nas tu dzisiaj wszystko, ale obiecuję. Widzimy się jutro z tym wszystkim. Ja będę ciął, Basia będzie tą część dorabiała. Sama będzie ją dorabiała. Nie będzie zaprawka jakaś tam, ta, jak to się mówi? Czekajcie, głowa się gotuje. Nie pamiętam. Mówcie mi, jak to się nazywa. Ta blacha, co się tutaj wstawia, co się kupuje gotową. Zapomniałem. Także piszcie mi w komentarzach, jak się to nazywa. Ja już sobie przypomniałem, ale wam nie powiem. Piszcie w komentarzach od nas to wszystko. Na dzisiaj widzimy się jutro. Daj suba, żeby nie przegapić. Dostaniesz powiadomienie. Czym da się? Hej!